No w Rawiczu nie miałem okazji być. Jestem po raz pierwszy. Piękne miasto. Piękne miasto. Rawicz akurat kojarzy mi się z czymś innym niż pięknym miastem. Muszę powiedzieć, domyślałam się. Z dawnego okresu. Ale także w innym czasie też nie miałem okazji. Na szczęście przebywać. Pyta pani, dlaczego mieszkańcy mają głosować na kandydatów Koalicji Obywatelskiej? Dlatego, że to są pozytywni, uśmiechnięci ludzie. To są ludzie, którzy nie wystartowali w tych wyborach, aby walczyć z kimś, tylko aby walczyć o coś. To są ludzie, których, tak jak tutaj kolega Szymon powiedział, państwo znacie. Znacie nas stąd. Jesteśmy bliska. Chcemy, aby ziemia rawicka, aby Rawicz miał swojego przedstawiciela, który nie będzie tutaj gościem, ale który będzie tutaj na stałe. Ja chciałbym zadeklarować, że w przypadku uzyskania mandatu poselskiego w Rawiczu otworzę swoje biuro poselskie razem z pracownikiem, który tutaj będzie odbywał stałe dyżury, tak aby mieć rzeczywiście realny kontakt z mieszkańcami. To jest, myślę, niezwykle istotne, aby ten teren właśnie powiatów kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego, leszczyńskiego był jak najbardziej, jak najsilniej reprezentowany. Mamy 12 posłów. Wszyscy wiemy, ilu dzisiaj jest tutaj z tego terenu. Niewielu. Jak dobrze pójdzie, jak przekonamy mieszkańców właśnie Rawicza, ziemi rawickiej, mieszkańców naszego terenu, że warto postawić na naszych kandydatów, z całą pewnością ten głos będzie silniejszy, a wtedy też jest realna szansa, że i większe środki na różne inicjatywy tutaj do m.in. Rawicza trafią. Także bardzo serdecznie zachęcam do głosowania na naszych kandydatów, bo jesteśmy pozytywnymi ludźmi, którzy z całą pewnością nie zawiodą.